to jedyne takie miejsce. Spotkanie Wisły i Sanu. Tu człowiek pozostawił przestrzeń naturze. Po obu stronach rzeki rozciąga się rezerwat przyrody. Dolina Wisły jest jednym z najważniejszych korytarzy przelotów ptaków w tej części Europy. Także wzdłuż brzegu Sanu można spotkać siedliska rzadkich roślin. Wzdłuż prawego brzegu Sanu i Wisły na powierzchni ponad 133 km kwadratowych rozciąga się gmina Radomyśl nad Sanem. Tędy w czasach starożytnych wiódł jeden z ważniejszych szlaków handlowych. W średniowieczu źródła wspominają o królewskich osadach Żabnie, Pniowie i Orzechowie. Śladów z tamtych czasów pozostało niewiele. Za to silnie odciska się w pejzażu gminy dzień współczesny. Początek XXI wieku to jeden z najlepszych okresów w historii tej ziemi. Tylko w ciągu ostatnich 12 lat samorząd gminy wydał ponad 40 milionów złotych na inwestycje, które zmieniły jakość życia mieszkańców. Dziś każdy ma dostęp do wodociągu, sieci gazowniczej, telefonu i internetu. Rozbudowywana jest kanalizacja, a wszystkie wsie i przysiółki mają połączenie drogami asfaltowymi z głównymi szlakami komunikacyjnymi. Najwięcej zmian zaszło w oświacie. Zmodernizowane zostały szkoły i szkolne obiekty sportowe. To Antoniów. Chwałowice. Rzeczyca Długa. Wola Rzeczycka, Radomyśl. Pełnowymiarowa hala sportowa w Radomyślu wraz z kompleksem boisk jest wizytówką gminy i jednym z nielicznych takich obiektów w całym powiecie. Zmodernizowaną sieć obiektów sportowych uzupełniają orliki. Antoniowie, Chwałowicach, Radomyślu i Rzeczycy Długiej. Ponad 3,5 miliona złotych samorząd gminy przeznaczył na modernizację obiektów służby zdrowia. Blisko 3 miliony kosztowało przystosowanie do współczesnych oczekiwań placówek kultury. To Dom Kultury w Chwałowicach. Dzięki staraniom samorządu gminy zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Zmodernizowano wały na Wiśle. W trakcie budowy są umocnienia na Sanie. W planie kolejne inwestycje na wałach wiślanych. Udało się też doprowadzić do budowy zbiornika retencyjnego w Rzeczycy Długiej. Będzie on zabezpieczał mieszkańców przed wylewami Łukawicy, a w przyszłości stanie się także atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Atrakcją turystyczną już dziś są starorzecza Sanu i znajdujące się tutaj jedne z nielicznych w kraju siedliska orzecha wodnego, zrekonstruowane staraniem władz gminy. Wzdłuż nich zlokalizowano ścieżki rowerowe tworzące szlak turystyczny. Wędrując tędy, warto odwiedzić cmentarz na Zjawieniu, zabytkowe świątynie w Pniowie i Radomyślu, zobaczyć ciekawy układ urbanistyczny w centrum gminy.
Przyszłość gminy leży w rękach pracowitych, przedsiębiorczych i pomysłowych mieszkańców. Oni decydują o rozwoju rolnictwa i przemysłu. Oprócz tradycyjnych upraw i hodowli powstają tu innowacyjne formy gospodarowania. Między innymi nowe plantacje żurawiny, derenia jadalnego i borówki amerykańskie. Ważnym ośrodkiem gospodarczym stają się Chwałowice, znane niegdyś z tradycyjnego stolarstwa. Dziś tutaj i w sąsiednich miejscowościach działa kilkanaście firm, tworząc trzecie w kraju pod względem wielkości centrum stolarki budowlanej. Produkowane tu drewniane drzwi eksportowane są do wielu krajów świata. Innym atutem gminy jest jej położenie i walory przyrodnicze. Dzięki temu rozwijać się tu może turystyka weekendowa, zapewniająca mieszkańcom nowe miejsca pracy i dodatkowe dochody. Dziś przykładem jest kompleks gastronomiczno-handlowy Karolina. W niedalekiej przyszłości inwestycje związane z infrastrukturą turystyczną będą miały większy wpływ na rozwój tych okolic. Dzięki temu gmina ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem położonym u zbiegu dwóch wielkich rzek.